Państwo Joanna i Władysław Bieńkowscy od 30 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Tynwałdzie w powiecie Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. Władysław Bieńkowski, prowadzę wspólnie gospodarstwo rolne z żoną Joanną i synem Adamem w Tynwałdzie o profilu drobiarskim chów kurcząt rzeźnych. Rolnicy w czterech kurnikach, w sześciu rzutach hodują rocznie ogółem ponad 435 tysięcy kurczaków, które sprzedają do ubojni Wipasz w Mławie. Na 20 hektarach gruntów uprawiają zboża na sprzedaż. Do produkcji zwierzęcej wykorzystują gotowe pasze. Do części prac zatrudniane są firmy usługowe. Gospodarstwo prowadzą od ponad 30 lat, sukcesywnie je rozbudowując i modernizując. Ostatni, czwarty, nowoczesny kurnik został wybudowany w 2019 roku. Syn rolników, Adam, absolwent technikum rolniczego, planuje również zajmować się produkcją kurczaków. Myśli już o budowie kolejnych kurników. Rolnicy stale udoskonalają swój warsztat pracy, stosując autorskie rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo pracy, a także eliminując prace ręczne. Siedlisko gospodarstwa zajmuje obszar około 2,4 hektara. Całe jest ogrodzone i monitorowane. Wyróżnia się ciekawym ogrodem i miejscem do wypoczynku rodziny. Ściany pięknej ogrodowej altany zdobią trofea pana Władysława, który pasjonuje się myślistwem. W wolnym czasie rolnik wraz z synem Adamem wyjeżdżają na ryby, a pani Joanna pielęgnuje ogród i układa puzzle. W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne państwo Bieńkowscy uczestniczą po raz pierwszy. Zachęcamy innych rolników do wzięcia udziału w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, ponieważ warto stawiać na bezpieczeństwo.